Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Gdyby nagle było tak, że Państwo włączają YouTube'a, a tutaj Cejrowskiego nie ma, zniknął, to trzeba iść na cejrowski.com i tam Cejrowski będzie, bo to jest moja prywatna strona. A jeszcze lepiej teraz pójść na cejrowski.com i tam zapisać się na newsletter, no bo jakbym zniknął, to Państwo się z newslettera dowiedzą, gdzie jestem. Jeżeli Cejrowskiego nie będzie nigdzie, no to będę w mailu u Państwa. Kilka innych awaryjnych kryjówek personel wyszczególni w opisie lub w komentarzu poniżej. Natomiast proszę się zawczasu zabezpieczyć na wypadek, gdyby mnie ktoś zniknął. Cejrowski.com. A teraz audycja. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. No. Pamięta pan takie pytanie, co tam pani w polityce, prawda? Tak, i Chińczycy trzymają się mocno niestety i coraz mocniej, ale no ja właśnie bym to zmienił. Chińczycy trzymają nas mocno. Za gardło, no, proszę pana, za ręce i za mordę wkrótce. Wiem, że to brzydkie wyrażenie, ale mordy krowy mają, więc to nie jest wulgarne słowo, tylko jest przeniesione ze świata zwierzęcego do literatury na temat człowieka. Często bywa tak, proszę pana, że rzeczywiście zwierzęta przyjemniejsze od ludzi są, ale dzisiaj dwie takie sprawy związane z Chinami właśnie chciałbym poruszyć, proszę pana, z tymi Chińczykami, którzy mają się dobrze. Pierwsza sprawa jest taka, że rozpoczynają się niebawem Igrzyska Olimpijskie i okazuje się, proszę pana, że nasz pan prezydent Andrzej Duda chce wziąć udział w otwarciu tychże Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Tak informuje szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumo. I zanim przejdziemy do sensu tej informacji, to powiem, że wielu polityków światowych, bardzo ważnych na świecie, między innymi także politycy Stanów Zjednoczonych, doszli do wniosku, że oni nie będą uczestniczyć w tej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, bo nie zgadzają się z polityką, która prowadzona jest przez Chiny. Wiadomo, że idee olimpijskie związane są między innymi z wolnościami człowieka, a w Chinach, jak każdy wie, kto chociaż trochę myśli, do wolności człowieka jest bardzo daleko. Tam nawet jest tak, że odbywają się publiczne egzekucje, że ludzie wykonują niewolniczą pracę i tak dalej, i tak dalej. I wracając do tej notatki, którą panu przesłałem, to tutaj napisano coś takiego, że wszystko zależy od rozwoju pandemii, czy tam prezydent pojedzie czy nie, i sytuacji bezpieczeństwa wokół naszych granic. Prezydent planuje wziąć udział w otwarciu igrzysk i dalej jest napisane tak. Chcę wesprzeć w ten sposób polskich sportowców, panie Wojciechu. A często bywa tak, że jak polityk chce wesprzeć sportowców, no to oni nie zawsze tego chcą wsparcia, a po drugie może to się obrócić, zapeszyć sprawę można i przeciwko nim to się obróci. I tutaj jeszcze dodano to. Polska w 2023 roku jest gospodarzem igrzysk europejskich, więc jako gospodarz tego typu imprezy jest bardzo dobrze przyjęte, że odwiedza się poprzedniego organizatora. Proszę pana, te igrzyska europejskie to jest coś takiego, co no, nie jest szanowane w świecie sportowym, w ogóle jakaś impreza wydmuszka. Nagadałem się dużo, ale po pierwsze no, firmować swoją osobą na reżim chiński, bo tak trzeba to nazwać? No, to ja od lat mówię i kiedyś dawno temu się pan ze mną nie zgadzał, ale wtedy trochę mniej informacji na temat Chin było. Teraz, skoro o tym gadamy, to kompletnie bez żadnego interesu wszystkim, którzy nas słuchają, polecam książkę Chiny 5.0, która opowiada o tym, jak budowana jest cyfrowa dyktatura. Wszystko wiedzą i wszystko śledzą. Mają najlepszą technologię, wielkie maszyny cyfrowe, które są w stanie przetwarzać ogromne masy danych i zbierają też ogromne masy danych. Okamerowane, rozpoznawane twarze i tak dalej. Człowiek się nie ruszy bez wiedzy państwa i zbiera obywatel punkty społeczne. Jak ma za mało punktów społecznych, to maszyna go nie wpuści do metra, bo jest szkodnikiem społecznym, bo rzuca papierki na ulicę, to do autobusu nie wejdzie i tak dalej. To jest okropne państwo i to, o czym pan wspomniał, że oni mają działający hucznie
system taki, jak był gułag w Rosji sowieckiej. Gułag, czyli system obozów, i to za czasów Lenina Dzierżyński zaczął tworzyć, potem to bardzo rozwinął Stalin, czyli obozy pracy gdzieś daleko w nieprzyjemnych miejscach. Chińczycy mają obozy reedukacyjne, obozy pracy, obozy odosobnienia, obozy śmierci, całe nacje pod względem rasowym bądź religijnym są wysyłane do obozów. Są obozy też dla dzieci. Jeżeli oboje rodziców trafia do obozu, to jest też obóz reedukacyjny dla dzieci. Państwo przejmuje te dzieci i tworzy komsomolców. I rzeczywiście do takiego państwa się nie jedzie. Zachodnie demokracje popełniły ten błąd w Berlinie w latach 30., że no jak mamy czynną dyktaturę, to po pierwsze Komitet Olimpijski nie powinien dopuścić do sytuacji, ale to tam pieniądze przepływały wielkie i tak dalej, do takiej sytuacji, w której organizuje się igrzyska w takim miejscu. Bo jest wtedy kłopot, czy sportowcy mają jechać. Jak ktoś jest etycznym sportowcem, no to serce jego się oburza. Jak ja mogę jechać do kraju, w którym się odbywa ludobójstwo? Nie chcę tam jechać. A z drugiej strony trenowałem 12 lat. Wstawałem o 4 rano, chodziłem na jakieś okropne, puste lodowisko oświetlone jarzeniówkami, żeby kręcić piruety. Doszedłem do najwyższej formy. I co, te wszystkie lata mam teraz zmarnować? To są dylematy, do których doprowadza Komitet Olimpijski, wybierając takie miejsce. I teraz prezydent Duda, przynajmniej symbolicznie, jeżeli chce wesprzeć naszych sportowców, to powinien z nich zdjąć tę rozterkę sumienia i powiedzieć, jeżeli któryś z was ma wątpliwości, czy chciałby jechać do kraju, w którym odbywa się ludobójstwo, to ja nie jadę symbolicznie, a wy jedźcie. Tak by zrobił dobry prezydent. Ale on jest chyba zdezorientowany albo już gra na posady. Proszę zauważyć, że wszyscy politycy z zachodnich krajów oraz wschodnich, kiedy kończą kariery, to lądują w Radzie Doradczej jakiejś chińskiej fundacji, Instytutu Konfucjusza, wyjeżdżają na luksusowe wyjazdy do Chin co jakiś czas, dostają jakąś pensyjkę za to, że są figurantem i są wysoko opłacani przez Chińczyków. Więc przyjaźń z Chinami się opłaca politykom po tym, jak umrą politycznie w swoim kraju, to gdzieś już są zaczepieni i tam im Chińczyk będzie wypłacał do końca życia. Może Duda, bo kończy mu się kadencja, więcej już wyższego stanowiska w Polsce nie ma, więcej kandydował nie będzie. Z PiSu się trochę wycofał, stoi bokiem teraz do nich, żeby posadkę europejską może z jakąś złapać i może gra na Chińczyków. No ale już się nie liczy żadna idea, nie. Idea olimpijska także, nie. Ale powinna się liczyć, więc to co pan powiedział, panie Wojciechu, trzeba wygłosić jakieś mądre zdania do tych sportowców, trenowaliście, poświęcaliście życie swoje i tak dalej, jedźcie tam, ale ja jako głowa tego państwa nawet mogę publicznie powiedzieć, że nie pojadę tam, bo nie popieram tej polityki paskudnej, która jest właśnie w tej chińskiej, ona się chyba nazywa Republice Ludowej, prawda? Tak, Republika Ludowa. Publiczne egzekucje albo seanse nienawiści oraz samokrytyki. Jakieś wielkie szyszki nagle wywlekane są na oczach kamer z domu po schodach, bo napisały tweeta niewłaściwego czy co tam i potem składają samokrytykę. Płaczą, rwą włosy przed kamerami. To są lata 1950 i stalinizm. To znaliśmy z tamtej epoki, a w Chinach to się dzieje dzisiaj. I przypomnę wszystkim, nikt nie robił interesów ze Związkiem Sowieckim. Amerykanom by nie przyszło do głowy robić biznesów, przyjaźnić się z ruskimi w tamtym czasie. Bo była jasna sytuacja, że to jest imperium zła. A w tej chwili takim samym imperium zła są Chiny, a wszyscy z nimi grzecznie interesy robią, się uśmiechają, rączkę podają. No. Nie wszyscy, proszę pana, a jeżeli już się robi interesy, to nie z takim głośnym hukiem, jak wizyta podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich i tam będzie nasz prezydent, będzie jednym z nielicznych. Może się spotka właśnie z, no nie wiem, z prezydentem, no Koreańczyk nie pojedzie, północny oczywiście, ale z innych satrapii tam na pewno się pojawią jacyś ważni politycy. A dlaczego Koreańczyk nie pojedzie z satrapii? Bo się boi, on ma specjalny pociąg, ma tory położone do Pekinu, tylko dla niego, nikt po tych torach nie jeździ i ma pociąg pancerny, którym zawsze jeździ. No nie zorientowałem się, wie pan, czy będzie reprezentacja Korei Północnej na Igrzyskach Olimpijskich. Oni są potęgą, proszę pana, cały naród głoduje, żeby wyżywić kilku sportowców. Otóż to, co Duda robi w tej sprawie, jeżeli tam pojedzie ostatecznie, bo może to, co o pandemii mówił, to jest jakiś taki wymyk, teraz mówi, że pojedzie, a za chwilę powie, no ale ze względu na pandemię,
strony jednak nie mogę, więc może taki miętki kapeć wystosuję, ale to jest nieeleganckie i nieetyczne, żeby tam jechać w gości. A on nie jedzie się ścigać na bieżni żadnej, na łyżewkach nie będzie w hokeja pukał, tylko jedzie w gości. Więc to jest nieetyczne i nieeleganckie. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie, którzy pracują w kancelarii prezydenta, on ma tam swoich doradców mnóstwo, społecznych i niespołecznych, nie przeanalizowali tego i nie przekalkulowali, co się bardziej opłaca, proszę pana. Czy jakoś dyplomatycznie powiedzieć, że się nie jedzie, bo to, o czym mówiliśmy, czy tam jechać i wystawiać swoją własną twarz. A do tego jeszcze ten, proszę pana, doradca prezydenta, raczej pracownik kancelarii prezydenta, mówi tak. Stosunki między Andrzejem Dudą i Xi Jinpingiem są bardzo dobre. No, coś wielkiego i pięknego. I zostańmy jeszcze przy Chińczykach, bo też przesłałem panu taką notatkę, jak to można robić interesy z Polakami, panie Wojciechu, jeżeli prezydent Duda jest wielkim przyjacielem chińskiego prezydenta. W Polsce stanie 3000 chińskich przesyłkomatów, ekspansja następuje. Tak. W 2021 roku polska sieć paczkomatów rozrosła się o ponad 50%, zamykając rok na liczbie 16 000 sztuk, ale to dopiero początek boomu. Ekspansję rozpoczyna 3000 maszyn w Polsce zapowiedziane przez przedstawiciela firmy AliExpress, a to jest, proszę pana, jakby ktoś nie wiedział, chińska marka, panie Wojciechu. To jest część takiego wielkiego organizmu, potwora, największego na świecie, odpowiednik Amazona, czyli takiego dużego sklepu w internecie, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to mówię. Alibaba to jest. I oni mają wszystko. Alibaba to jest potęga. I nie wolno czegoś takiego wpuszczać na polski rynek, bo oni za pomocą przeróżnych operacji dumpingowych, które są zakazane, ale bardzo łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której sprzedaję coś poniżej kosztów. Otóż jeżeli otwieram firmę i wystawiam pierwsze paczkomaty, to wiadomo, że mogę przez jakiś czas jechać na stracie i nikt mi nie powie, że poniżej ceny sprzedaję usługi, bo jeszcze ta cena się u mnie nie ustaliła. I w związku z tym mogę się wprowadzić na rynek, wykończyć miejscową polską konkurencję, wytrzebić ich, a potem mogę iść i powiedzieć, no, ale nie chcemy stosować cen dumpingowych, więc podwyższamy te nasze ceny, bo były za niskie. No absolutnie nie powinniśmy, budując polski kapitalizm, budując polską gospodarkę, powinniśmy dbać o to, już nie mówię stawiać na polskie firmy, a dbać o to, żeby polskie firmy mogły się rozwijać. Jak wpuścimy coś tak wielkiego jak Alibaba na swój rynek, to gwarantuję panu, że polskie firmy znikną albo Alibaba je wykupi. Alibaba i 40 rozbójników, to nie bez powodu on ma taką nazwę. Czy ograbią cię ze wszystkiego, człowieku? No cały rynek wytrzebią Polski. Sądzę, może to za duże słowo, ale mądrość państwa powinna polegać także na takiej regulacji, czyli nie wpuszczaniu takiej konkurencji do naszego kraju. I tu jeszcze się okazuje, w tej notatce także to jest napisane, że u nas są jakieś takie dziwne przepisy, proszę pana, że taki paczkomat, obojętnie czy tej chińskiej firmy, czy innej, można wstawić w każdym miejscu naszego kraju, nie potrzeba specjalnych zezwoleń, na prywatnej działce i gdzie indziej, więc ci Chińczycy, proszę pana, podpłacą i wepchną się wszędzie i będą się rozrastać z tych 3000 do kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy tych paczkomatów. To, co pan powiedział, no paczkomaty wiadomo, no sprawa oparta jest na elektronice, no bo tam, wie pan, wstukuje się tutaj numer, otwiera się szafka i tak dalej, wszystko to się odbywa za pomocą urządzeń elektronicznych, a Chińczyk cwany jest i tak jak pan powiedział na początku naszej rozmowy, potrafi wsadzić swojego, przepraszam za wrażenie, chipa tam, gdzie zechce i będzie wiedzieć wszystko, co chce wiedzieć. Oczywiście ja nie jestem nigdy zwolennikiem teorii spiskowych, ale tutaj można podejrzewać także niecne czyny, oprócz tego, że wypiorą nasz rynek z mnóstwa pieniędzy, które ludzie będą płacić właśnie za te paczkomaty. No będziemy płacić Chińczykowi, w Polsce nie zostaną te pieniądze, czyli będziemy tracić nasze miejsca pracy, a oni se będą zatrudniać kogo zechcą. Poza tym to jest maszyna. W dużej mierze będzie bezobsługowa za chwilę. Do paczkomatów doczepią drony, którymi będą rozrzucać paczki. Wpuszczamy się w bagno na własną prośbę. A to, co pan powiedział o działaniu szpiegowskim, to nie jest już żadna teoria spiskowa, tylko oficjalne instytucje, na przykład amerykańskie, typu FBI, CIA i tam jest cała masa jeszcze innych podobnych,
one stwierdziły, że chińskiej produkcji kamery, które miasta sobie kupują, jakieś tam w Warlubie sobie może kupić kamery do monitoringu, czy nie ma wypadku na groźnym skrzyżowaniu, chcą obserwować. No i jeżeli się kupi z Chin kamery, to w Ameryce kilka miast się wpuściło w takie maliny i potem się z nich wycofywali, okazuje się, że Chińczyk w Chinach może obserwować, co my obserwujemy przez nasze własne kamery. Czyli mogą nas szpiegować na naszą własną prośbę, bo to myśmy kupili od nich kamery, rozwiesiliśmy na naszych słupach, my zapłaciliśmy za to wszystko, a oni sobie obserwują. Każde urządzenie, które Chiny sprzedają, no na przykład za Trumpa była, nie jego autorstwa, ale była afera z telefonami, że one też podsłuchują pana, i że mają, to się w elektronice mówi backdoor, czyli że od tyłu jest jakieś tajne, ciche drzwiczki są w systemie komputerowym, które pozwalają im zaglądać do pańskiego telefonu. Taki programik jest tam, od razu jest z wirusikiem telefonik pan dostaje. I Ameryka stwierdziła, to są bardzo niebezpieczne telefony, powiedzieli to ludziom, no jak chcecie to kupować, żeby was ktoś podglądał, bo tanie, bo ładne, to se kupuj ta, ale żaden urzędnik amerykański nie może się tym posługiwać. To Duda wystarczy, żeby gazetę byle jaką wziął, amerykańską i przeczytał, któryś jego doradca. I żeby oficjalne stanowisko może, przecież może w ramach NATO poprosić, co wy wiecie na temat chińskiego szpiegowania przez elektronikę. No to mu przyślą mu całe stosy dokumentacji. Skończąc o Chińczykach, dzisiaj można powiedzieć, że mają się dobrze, tak jak to było u klasyka, panie Wojciechu, a u nas komuś brakuje wyobraźni. No i jeszcze o jednej sprawie dzisiaj proponuję, żebyśmy króciutko porozmawiali. Właściciele polskich barów dzwonią do Kaczyńskiego. Drożyzna nas zabija, nie wytrzymamy do marca. Chcemy smażyć kotlety, mówi jedna z pań, właścicielka baru z polskim jedzeniem. Wraz z innymi właścicielami małej gastronomii w Warszawie na Ochocie napisali petycję do władz. Przewidują, że w marcu będą musieli zamknąć biznesy ze względu na inflację, drożyznę i ceny gazu. No i proszę pana, tę sprawę można odnieść także, obawy można także odnieść do wielu innych naszych dziedzin życia, gospodarki. Ten bałagan wprowadził Polski Ład. Porozmawiamy w następnym odcinku naszej rozmowy jeszcze o kilku takich elementach, ale teraz tak całkiem serio mówiąc, no proszę pana, co mają zrobić ci ludzie, którzy na przykład z mężem zatrudniają 3 osoby, które znają od 20 lat, jesteśmy rodziną, tak samo traktujemy naszych klientów, a tutaj będą musieli walnąć takie ceny, że już nikt do nich nie przyjdzie i nie będą w stanie opłacić utrzymania tego swojego, na przykład, no nazwijmy to tradycyjnie baru mlecznego. No kiedy to czytałem, to aż wzruszyłem się w takim sensie, że strasznie mi było szkoda tych ludzi, bo to jest opis takiego bardzo prostego, pierwotnego biznesu. Jakaś rodzina, mąż z żoną, otwierają barek na osiedlu i tam do nich przychodzą sąsiedzi z góry, z boku, starsi, samotni, po obiady dla dzieci. Na Pomidorową, proszę pana, i na Leśniki. Tak, na i to przykład, było tanie i tego było, tu opisują warszawską Ochotę, że tam było ich kilkadziesiąt, zostało 8. Że te biznesy się zamykają, to jest rodzinny interes, bo jest mąż z żoną i jeszcze zatrudniają jakieś ci sami, pracują razem. To jest prześliczny interes, klasa średnia, którą państwo powinno hołubić. Nie poszli na bezrobocie, nie wyciągają łapy po nic, tylko dbają o siebie i swoją rodzinę w malutkim biznesie. Rzeczywiście jest rolą państwa wymyśleć, co z tym fantem zrobić, bo jak ta pani, tytuł jej petycji do Kaczyńskiego, to jest doskonale zrobiony po literacku. Chcemy smażyć kotlety. Tak. Państwo polskie, cała wasza władza, czy to będzie PiS, czy SLD, czy ktokolwiek, jest nam potrzebna tylko w tym zakresie, żebyśmy my mogli nadal smażyć kotlety. To chcemy robić. Żadne wydziwianie. Oni chcą smażyć kotlety i nagle podają coś takiego. Rok do roku. W styczniu 2021 roku płacili za gaz 13 groszy. Za jednostkę. I rok później, w styczniu 2022 roku, z 13 groszy dojechali do 79 groszy za tę samą jednostkę. To jest skok o 600%. No to w konsekwencji kotlet schabowy, jeszcze potrzeba oleju. Olej z 5 zł na 10, 100%. Ziemniaki ze złotówki na 2 złote skoczyły. A schab z 14 na 20. Przy takich skokach, no to jak to było tanie żarcie,
i można było zjeść schabowego z obstawą za 24 zł, to teraz musi 60 kosztować. Państwo nie... polskie doprowadziło do takiej sytuacji, w której to jest niewykonalne. Kto jej zapłaci 60 zł, a ona nie jest w stanie taniej wysmażyć kotleta. I na pewno dobrej rady nie udzieli jej prezes, wicepremier Kaczyński, bo i ta pani rzeczywiście może już nie będzie smażyć kotletów. No chyba, że ludzie ruszą na ulicę, bo to tych ludzi doprowadzamy do desperacji. Dokąd oni mają się cofnąć? Tylko to są cztery osoby pracujące w jakiejś szafie, w jakiejś dziupli, w jakiejś bramie smażący od 20 lat schabowe. Zapewniający tanie obiady w tej okolicy najbliższej. To jest usługa potrzebna, skoro się utrzymała przez 20 lat. Nie ruszą na ulicę, to nie wiem, czy im ktoś pomoże, bo oni nie mają żadnego zaplecza. Podejrzewam też, że nie mają oszczędności. Jak przez 20 lat, proszę pana, ciągle robią to samo, nie wybudowali franczyzy korporacji i stacji benzynowych z wyżerką, to znaczy, że pracują po prostu na własne utrzymanie. Ale mądrej rady nie znajdziemy dla tych państwa i na pewno nie otrzymają odpowiedzi od tej osoby, którą wspomniałem. Kończymy dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.